Unia Europejska dzisiaj jest przed kluczowymi decyzjami w kontekście Ukrainy. Ukrainy, która ma takie poczucie, że zapłaciła najwyższą cenę za obronę europejskich wartości, jak prawa do samostanowienia, wolności osobistej, możliwości wyboru. I są pewne decyzje, które są oczekiwane. Oczekujemy, że w czerwcu Ukraina otrzyma status kandydacki. To jest formalne rozwiązanie, które wniesie ze sobą wiele korzystnych rozwiązań, na przykład związanych z tym, że ze statusem kandydata można połączyć dowolne umowy handlowe, także te otwierające rynek Unii Europejskiej dla produktów z Ukrainy. I to wszystko oczywiście ma sens. I takie założenie czynimy, że Ukraina wygrywa wojnę z Rosją, a co najmniej jej nie przegrywa. I coraz więcej jest okoliczności, które rzeczywiście na to wskazują. I to wtedy umożliwia oczywiście stopniową odbudowę gospodarki ukraińskiej, a w przyszłości pełnoprawne członkostwo, na czym Polsce najbardziej zależy. Bo Polska wtedy zyska najbardziej jako miejsce tranzytu, miejsce, przez które będzie płynął handel między Ukrainą a Unią Europejską. Ta Ukraina ma wiele do zaoferowania. Oprócz silnego rolnictwa, przemysł na przykład zbrojeniowy, o czym my się tak naprawdę w dużej części dowiadujemy teraz, że ukraiński przemysł zbrojeniowy może rzeczywiście produkować takie rodzaje broni, które nawet na współczesnym rynku wojny, przepraszam za takie określenie, potrafią zdać egzamin. Pozycja Polski wzmacnia się z kilku względów. Także z tego względu, że dzisiaj Europa Zachodnia musi się przyznać do błędu. Nord Stream 2, patrzenie przez palce na korumpowanie części elit społeczno-gospodarczych, kulturalnych Europy Zachodniej, próba blokowania energetyki atomowej, to są wszystko błędy, bo one nas wskazywały na węglowodory z Rosji, których sprzedaż Putinowi, do czego posłużyła dzisiaj do zbrodniczego najazdu nas na Ukrainę. To jest już jeden element, który buduje naszą pozycję. Drugi to ten wynikający z położenia geopolitycznego. Nie będziemy już krajem peryferyjnym Unii Europejskiej, ale okaże się, że jesteśmy bardziej w centrum. To jest zawsze korzystniejsza sytuacja. Nie mówiąc już o zyskach geopolitycznych, geostrategicznych. My będziemy mieli kraj, który wykazał swoją umiejętnością obrony własnego terytorium, że będzie dla nas stanowić realne zabezpieczenie przed agresywną, imperialną polityką Rosji i Putina. Więc rzeczywiście proces wstępowania przez Ukrainę do wspólnoty europejskiej, czy to w wymiarze Unii Europejskiej, czy wspólnoty euroatlantyckiej, tej obronnej, jest procesem, na którym Polska skorzysta w sposób szczególny.